Kolejna rzecz. Pierwszy list Jana 4:16. Pierwszy list Jana 4:16. Mówi tak. Pierwsza część. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Na tym na chwileczkę zostaniemy. Bóg jest miłością. To jest miłość. Charakterem Boga jest miłość. Sposobem działania Boga jest miłość. Bóg w swojej istocie jest prawdą, natomiast w swoim wyrazie jest miłością. On nigdy nie wyraża się inaczej niż przez miłość. Każdy wyraz Boga to miłość. Ktoś powie, tak, mówię, no. W Starym Testamencie też, ja mówię, jak najbardziej. On tam kazał kamienować, że się w sobotę pracowało. Ja mówię, to miłosne było. Jak to? No, tak to. A ludzie nie rozumieli, jak to jest miłosne. Jak to jest możliwe, że miłosną rzeczą było to, aby kazać ukamienować jakiegoś gościa, który w sobotę poszedł zbierać chrust i jeszcze rodzice pierwsi mieli rzucić kamieniami. Ktoś powie, cóż to za miłość? Ja mówię, no właśnie, ty masz takie pojęcie w ogóle o Bogu właśnie. Jak on powiedział, żeby nie pracować w sobotę, tak? To znaczy, że dla nich w tamtym okresie czasu, tak? To była najlepsza historia w świecie. Nic lepszego im się nie mogło przydarzyć, tylko w sobotę odpoczywać. Nic. Nic. No, dlaczego? Rzeczy były bardzo proste. W tamtym czasie ludzie w ogóle nie wiedzieli, czym jest odpoczynek jakiegokolwiek rzędu. Wszystkie narody pracowały po przestępczym. Tylko naród żydowski miał sobotę. Tylko miał szabat naród żydowski. To był jedyny Bóg, który... Jedyna jakby wypowiedź Boga, u innych narodów nigdy Bóg nie wypowiedział takiej, czy powiecie, że w innych narodach ci bogowie tak zwani, to tam nie było nigdy wypowiedzi proczłowieczych. Tam zawsze były jakieś tam te bóstwa, to żądały ofiar, żądały posłuszeństwa, żądały w ogóle... A tutaj mamy jakiegoś Boga, pojawia się Bóg Jahwe w tym wszystkim, w tym całym panteonie bóstw, pojawia się Bóg Jahwe, który w ogóle jest zainteresowany ludźmi. I on mówi tak. Ludzie, chciałbym, żebyście odpoczywali. Tak? Czyli co to jest? To miłość. Bo oni się zajeżdżają. Oni są zajechani. Ja chcę, żeby oni odpoczywali, żeby skupiali się na nim, żeby skupiali się w ogóle na swoich rodzinach, żeby w ogóle byli w ogóle w systemie odpoczynku. Żeby odpoczywali. No to jest miłosne, prawda? I teraz jest ktoś, tak? To nie realizuje tego planu. Wiecie, co tam jest w tym gościu, który nie realizuje tego planu? Bunt. 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 Bunt to duch. Demon. Taki demon. Taki demon. On doskonale wie, że ma nie pracować. Robi to zupełnie świadomie, bo to nie jest debil. Pełni świadomy człowiek. Rozumiecie? I jest wyeliminowany. Ludzie mówią, no ale to on kazał go zabić. Tak, mówię, dlaczego? Mówię, ty masz takie dziwne podejście do śmierci. Czemu masz takie podejście do śmierci dziwne? Jak to dziwne mam? Śmierć to jest koniec. Ja mówię, jak widzisz, to nie jest do końca taka informacja prawdziwa. Śmierć to nie jest żaden koniec. To nie koniec. Chłopaczysko dostał kamieniem w łeb. Tak? Bo chrust zbierał w sobotę. Poszedł sobie do Szeolu. Przemyślał sprawy. Rozumiesz? Przyszedł Jezus tam, a ponieważ tam w Szeolu nie ma czasu, rozumiesz, to chłopakowi tylko, proszę Ciebie, dwa machnięcia ogonem, tak? Przyszedł Jezus, powiedział Ewangelię, chłopak miał szansę przyjąć. O co chodzi? Byłby głupi, gdyby nie przyjął człowieku. 2000 lat siedzi w Szeolu, bo chrust zbierał. Na samych błędach można się nauczyć i Mesjasza przyjąć, nie? Jak on tam głosił duchom będącym w więzieniu, to człowieku, ci, co tam w ogóle się dostali przez taką głupotę, to pierwsi lecieli. Tak, ja idę z Tobą, Panie. O co chodzi? Pewnie. Bóg nie miał zbyt poważnego podejścia do śmierci. To my mamy dziwne, humanistyczne podejście do śmierci. To ludzie mają takie podejście. Ja Wam mówiłem, jak to wygląda. Nie będziemy się tego powtarzać.
A więc tu nie był żaden problem. I to cały czas mamy wyraz Boga miłość. Bo ja nie przeczytałem w Starym Testamencie ani jednego fragmentu, w którym te różnego rodzaju plagi i zabójstwa, tak? Tak zwane, przez ludzi tak przyjmowane, tak? Żeby to były generalnie jakieś chore, tak? Zachowania. Tam nie było żadnych chorych zachowań. On po prostu, tak? Regulował rzeczywistość. Regulował. Tak jak się rzeki reguluje. Do czasu przyjścia Mesjasza. To było regulowane wszystko. Regulowane. A że człowiek głupi, tak? To go śmierć spotykała. Która zresztą nie była końcem rzeczy. To nie był koniec rzeczy. To takie więzienie dla idiotów. Kurczę. Rozumiesz? Ale z tego jest wielkie larum zrobione. Natomiast Bóg to miłość. On nie szuka swego. Nie myśli nic złego. Czyli on na przykład wydaje dyspozycję, w tamtym czasie ukamienujcie go, bo on w sobotę pracował, on nie myśli nic złego, nie ma nic złego na myśli. Nic złego nie ma na myśli, a każe ukamienować nastolatkę. Ale on nie ma nic złego na myśli, on jest spokojny, to mu tylko na dobre wyjdzie i wam też. Czego ten huk wielki? On posiedzi w Szeolu, wy się nauczycie, tak? Zrozumiecie, co dla was dobre i pożyteczne. Miłość, czysta miłość. A to się nie podoba na humanistyczny sposób, to się nikomu nie podoba, no bo kurczę, wiecie. Humanizm zbiera żniwo straszne. Ale jesteśmy w Nowym Przymierzu. To są rzeczy historyczne, które my tylko przez pryzmat Chrystusa oglądając jesteśmy w stanie w miarę pojąć. Fakty dzisiaj są proste i to bardzo proste. Chrystus ukrzyżowany, ukrzyżowany. Zmartwychwstały, zmartwychwstały. Gniew wylany, wylany. Bóg nic nie ma do ludzkości, nic nie ma do ludzkości. Prosty przepływ miłości. Prosty przepływ. Prościusieńki, prostszego nie może być. I tutaj jest napisane, Bóg jest, że o tym, że Bóg jest miłością, jest napisane, myśmy poznali miłość. I myśmy co? Uwierzyli w miłość. Wiara to wiara w miłość. Ale w jaką miłość? W tą miłość, którą Bóg ma do nas. Wiara opiera się, przyjaciele, kolejny filar jakby wiary, tak? To jest wiara w miłość, którą Bóg ma do nas. Musimy wierzyć, że Bóg nas kocha. Ja wierzę, że Bóg mnie kocha. Jak sobie wezmę pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, to sobie to czytając, to ja to odnoszę do siebie. Tam jest napisane, miłość nie szuka swego. To wiesz, jak to się czyta? Bóg nie szuka swego w stosunku do mnie. Arturka Cerońskiego. To się nawet rymuje. Jak masz nazwisko na ski na końcu, to też się będzie rymować zawsze. Chodzi o to, że miłość nie szuka swego, to Bóg nie szuka swego w stosunku do ciebie. Bóg nie myśli o tobie nic złego. Rozumiesz? Miłość, ale miłość wszystkiemu wierzy. Wierzy ci. Ufa ci. No szok. Ja wierzę w miłość, którą Bóg ma do mnie. Wiecie, dlaczego ja sobie śmiało poczynam i nie boję się tej kłopawki pod tytułem pójdziesz do piekła, zgnijesz, zniszczą cię, umrzesz. Ostatnio nawet dowiedzieliśmy się, że nas ci masoni wciągną dziurką od nosa. Ja mówię, to Agaty? Agata mówi, jak to masoni? Czemu masoni w ogóle? Czemu masonów to za mamy? Mówi, masoni? To co w ogóle za głupota w ogóle? Bo napisali, ktoś tam napisał, czy zadzwonił, czy powiedział, już nie wiem, że porwała Biblię, teraz masoni w nią wjadą. Takie zestawienie, mówię, cholera, co to trzeba brać, mówię, no. Wiara to wiara w miłość, którą Bóg ma do ciebie. Do ciebie. Ty musisz wierzyć, że Bóg cię kocha.
I to kocha cię tak, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. On tak cię kocha. On tak cię kocha. Na zabój. Pierwszy list do Rzymian 5, 8, 10. Popatrzymy, jak on kocha. Pierwszy list do Rzymian 5, 8, 10. Przepraszam, list do Rzymian 5, 8, 10. 5, 8, 10. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A więc Bóg po pierwsze wciąż daje. On daje dowód swojej miłości, więc On daje ją, ten dowód, cały czas. Jeśli tylko przyjdziesz do Boga i powiesz: Panie Boże mój, dziękuję Ci za to, że dajesz dowody swojej miłości do mnie, tak? To rozpocznie kolejny proces w twojej duszy. Zaczniesz dostrzegać coraz więcej codziennych dowodów miłości. To jest akt czynny teraźniejszy, wciąż daj. Ósmy werset mówiący: Bóg zaś daje dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest podstawa naszego całego funkcjonowania, rozważania, wiary, wyznania. Bóg mnie kocha i dał dowód, że zszedł na ziemię jako człowiek i umarł za moje grzechy. No tak się nie postępuje, jak się kogoś nie kocha. Zrobił to dla mnie, zrobił tą wielką rzecz dla mnie. Wierzę w to, bo to się wydarzyło już. Tak? Ja nie czekam na coś, co się wydarzy, tylko to się już wydarzyło. Dziewiąty werset pokazuje, który wynika z ósmego, że jesteśmy wolni od gniewu Boga, każdego gniewu. Bóg się nie gniewa na nikogo z nas. Nikt, kto przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, nie jest narażony na gniew Boga, więc w ogóle nie skupiamy się na tym, że Bóg się rozgniewa, obrazi, czy będzie miał jakieś wyrzuty do nas. Żadnych. Żadnych. A więc my wierzymy w miłość, która w ogóle nie jest kontuzyjna żadna dla nas. To nie jest, że On cię bierze na dywanik, że On cię z czegoś rozlicza, że On ci w ogóle każe składać raporty. Bóg to nie jest Świadek Jehowy. Że cię z zeszytem w kółka każe przychodzić, rozumiesz, o co chodzi, i cię tutaj przesłuchuje. Ile tutaj ty rozdałeś gazetek, proszę ciebie, czy inne badzie. Świadkowie Jehowy. Bóg to nie jest Świadek Jehowy. Więc jesteś wolny od gniewu Boga, jesteś wolny od wszelkiego potępienia. A więc ty w ogóle jako człowiek wiary skupiasz się na tym, że Bóg cię kocha. Ja w największych kryzysach różnych, jakie miałem w życiu, w cudzysłowie, to ja przychodziłem i mówię: Boże, Ty mnie kochasz. Halleluja! Co mnie może zrobić diabeł, jak Ty mnie kochasz? Świat mnie nie kocha, diabeł mnie nie kocha, ludzie też mnie kochają. Ty mnie kochasz, tato. Ty mnie kochasz. Wyznaję to, ogłaszam, będę o tym krzyczał, będę wysławiał to, bo Ty tak powiedziałeś. Werset 10 pokazuje nam ratunek, zaopatrzenie przez życie Chrystusa w nas. Kiedy ja się skupiam na miłości Boga do mnie, to w sposób automatyczny ja pobudzam moc mojego wewnętrznego człowieka. Ja z każdej modlitwy, w której ja skupiam się na miłości Boga, to wstaję silniejszy. Ja się nie skupiam na tym, jak się Boga kocha. W ogóle przestań się skupiać, jak się Boga kocha. Miłość do Boga polega na tym, że się skupiasz na tym, jak On cię kocha. Rozumiesz? A nie, jak ty Go kochasz. Ktoś powie: jak ty, Artur, Boga kochasz? Tak Go kocham, że się skupiam na tym, jak On mnie kocha. Takie mam coś.
Bo ludzie mówią, ja tak Boga kocham, że Mu służę, że mówię, ja nie, to ja inny jestem. Ja jestem jak ta Maria, co tam siedzi u Jego nóg i się cieszy, że On ją kocha. O, ja się tak skupiam. Ja się nie skupiam, ja nie idę służyć dlatego, że ja w ogóle w ten sposób Boga kocham. Ja idę służyć dlatego, że ja uważam, że mam poczucie obowiązku. Ja mam poczucie obowiązku, bardzo wysokie, ja mam bardzo wyśrubowane poczucie obowiązku. Tak jak w domu, to jest mój dom. Ta ziemia to jest mój dom obecny, tutaj sobie przebywam i teraz mam tutaj bardzo duże poczucie obowiązku, że muszę trzymać porządek. Dłużnik Żydów i Greków. Tak, trzeba za mordę trzymać diabła, trzeba przyprowadzać ludzików do Boga, rozumiesz, o co chodzi? Sprzątam dom, człowieku, idzie wiosna, okna myje, rozumiesz, o co chodzi? Proroczą perspektywę przecieram, żeby lepiej widzieć, ciebie śmieci wynoszę, rozumiesz, rozgrzeszam z grzechów lekkich i ciężkich, lecę do przodu. Tak, jakieś remonty robię, uzdrawiam, wyrzucam karaluchy zdemonizowane spod różnych dywanów. Wiosna. Rozumiesz, że ja tak się zachowuję, no. Nie dlatego, że ja tak pokazuję, że tak Boga kocham. To nie jest mój wyraz miłości do Boga. Mój wyraz miłości do Boga to jest to, że ja wierzę, że On mnie kocha. Myśmy uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. O. Myśmy w to uwierzyli. Nasza wiara to wiara w miłość, którą Bóg ma do nas. A nie, którą my mamy do Niego. Prawda? Nie wierzymy w to, jaką miłość mamy do Niego, się nie zastanawiamy nad tym, to jest w ogóle na bok idzie zupełnie. Zupełnie na bok. Dalsza część tego pierwszego listu Jana 4,16 brzmi tak. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Mieszkać w miłości znaczy mieszkać w Bogu. Mieszkać znaczy przebywać w jakimś miejscu wraz ze spaniem. Taka jest definicja słowa mieszkać. Przebywać w jakimś miejscu wraz ze spaniem, czyli z odpoczynkiem, z relaksem, po prostu bez przerwy. Mieszkać w miłości znaczy mieszkać w Bogu. Kiedy ja się skupiam na miłości, którą Bóg ma do mnie, ja zaczynam mieszkać w miłości. To zaczyna przenikać moje życie. Ludzie mówią, jak mam kochać? Ja mówię, zacznij się skupiać na tym, że Bóg cię kocha. Skupianie się na tym, że Bóg cię kocha, spowoduje, że miłość, która jest w tobie, będzie się wydobywać na zewnątrz i nawet się nie zorientujesz, jak coraz bardziej będziesz kochał innych ludzi. Nie jest to temat dzisiejszego spotkania. Ja po prostu chcę wam pokazać, że mamy wierzyć w miłość. Wiarę naszą opieramy na miłości, którą Bóg ma do nas. Mieszkać w miłości to znaczy mieć tą głęboką świadomość, że Bóg mieszka w nas. Że jesteśmy z Nim zjednoczeni. Człowiek wiary to człowiek wierzący, że Bóg mieszka w nim, a on mieszka w Bogu. Czyli tak naprawdę to jest wiara w zjednoczenie człowieka z Bogiem. Głęboka wiara. Jest tak mnie bardzo kochać, że umarłeś za mnie na krzyżu i zamieszkałeś we mnie, tak? Złączywszy się do tego stopnia, że ja jestem domem Twoim, a Ty domem moim. Bóg w Twoim duchu, z którym jesteś absolutnie zjednoczony. Natomiast musisz uczyć się angażować w to swoją duszę. Dlatego musisz o tym myśleć, rozważać. Rozważaj to, jak bardzo Bóg Cię kocha. Rozważaj to, jak Bóg Cię kocha. Zobaczysz, w jaki sposób wiara Twoja będzie rosła. Po prostu. Wiara w Boga i wiara Bogu to wiara w Jego miłość do Ciebie. Rozumiesz? Bóg Cię kocha. Ustań przed lustrem w domu i powiedz, Boże, Ty mnie kochasz.
Ty bardzo mnie kochasz, Ty przebaczyłeś mi moje grzechy. Ty jesteś ze mną zjednoczony, ja mieszkam w Tobie, a Ty mieszkasz we mnie. Wyznawaj to, jeśli potrzeba, 30 tysięcy razy na dobę. Wiara w Boga to wiara w miłość.